Tą piosenką, którą Państwo usłyszeli, rozpoczynaliśmy każdy nasz występ, tą, którą fałszowaliśmy, śpiewaliśmy. Każdy występ był na temat. Raz były to postacie z bajek, postacie z literatury, odniesienia do historii. Było tego dosyć dużo. Tym razem postanowiliśmy nie skupiać się na jednym temacie. Wybraliśmy sobie takie skecze, które w ciągu tych 15 lat najbardziej lubiliśmy grać. Zaczniemy od zaczarowanego świata literatury. Klasyka jest nieśmiertelna i na pewno nieśmiertelne są postacie, które za chwilę zobaczymy. Do takich postaci na pewno zalicza się Hamlet. Za chwilę pojawi się na scenie, w scenie z dialogu z Ofelią. Ponieważ niektóre fragmenty zostały napisane w języku autora, pozwolę je sobie tłumaczyć w tak zwanym tle. Nie cieszy mnie słońce, nie cieszą mnie kwiaty, odkąd mój ojciec w grobie. Przygnębienie wypełnia mnie po brzegi, a przy gwałtowniejszym ruchu chlapię na boki. Każdy kwiat na mojej drodze wydaje się mówić: Why are you so sad? Dlaczego jesteś taki smutny? Drzewa krzyczą do mnie: Don't worry! Nie bój się. A ja nie rozumiem! Dania, dziwny kraj, dziwna flora. Hamlecie, patrz jaki dziwny kwiat. Nie ma się co dziwić, Dania. Uważam, że jesteś smutny. Ofelio miła, tobie mogę powiedzieć, bo jesteś niespełna rozumu. Sądzę, że stryj zabił ojca mego. O, to straszne. Nigdy bym nie przypuszczała, że jestem niespełna rozumu. Lecz to prawda. A więc... Cóż. Może... Nie. Ale... Nie trzeba. Hamlecie, rozmawiamy, a ja nie wiem o czym. Ja faktycznie jestem jakaś walnięta. Biedna Ofelia, lecz ja biedny. Jakże chciałbym porozmawiać z czaszką mojego przyjaciela. Ale nie mogę. Nie mogę, bo on jeszcze żyje. Niech więc wysłucha mi ten wyschnięty dąb. Być albo nie być. No nie, nie widziałem żadnego pomysłu. Więc wyprawię stryja w niebyć. Śmierć za śmierć. Stryju, bywaj! Ale mi pulsują skronie, żeby się tylko wylewem nie skończyło. Stryju! Hamlecie, a czemu taki podniecony? Czemu szpada twoja obnażona? Dzień gorący, to szpada obnażona i sam się pewnie rozbiorę, to odejdź. Stryju! Hamlecie, no nie mogę! Wołanie twoje postępne słychać w całym królestwie! Skoro wszędzie dobrze słychać, to nie ma sensu tu przybiegać. Stryju! A, Hamlecie! Stryj mi nie przyjdzie. Cóż go mogło zatrzymać? Nie uwierzysz. Po prostu macie pi. Niewątpliwie lekceważący sposób traktowania swojego bratanka może prowadzić do frustracji. Jaki był tego efekt, wiem. Tragiczny dla wszystkich. Może tylko z wyjątkiem reżysera. Współcześni młodzi ludzie mają podobne problemy, ale są mniej odporni i nie radząc sobie z nimi, myślą tylko o samobójstwie. Tyle, że jeżeli prześladuje ich pech, to nawet z tym mogą mieć kłopot. Za chwilę zobaczymy takich dwóch desperatów na moście, którym stanowczo przeszkadza ratownik. Hmm.
być albo nie być? Oto jest pytanie. Jest li w istocie szlachetniejszą rzeczą znosić pociski zawistnego losu, czy też stawiwszy czoło w morzu nędzy, przez opór wybrał z niego? Umrzeć, zasnąć, lepiej. Kończysz ten pasja się skarż. Wszyscy chcą się topić. Nie wiem, czy mi się uda. Pechowy jestem. Żadna reakcja szczęścia, żeby to nie stało. Skarż, bo ratownik przyjdzie. Czwarty raz już dzisiaj skaczę. Za pierwszym razem jakieś świństwo z budowy wziąłem i po wodzie pływałem. Za drugim razem grunt za duży ustawiłem, znaczy się sznurek za długi. Kamień na dnie, a ja jak boja po wodzie pływałem. Za trzecim razem skakałem z mostu. Wpadłem na barkę, trafiłem w kapitana, mało go nie zabiłem. Mogli mi dożywocie dać. Musisz się powiesić. Co ma wisieć z nieutonem? Wieszałem się na sznurku spółdzielni. Lepsza przyszłość. 3 tygodnie w gipsie! Słuchaj, to może trzeba było się na tarach położyć. A połóż się jak pociąg 200 minut spóźniony. To może podał, to trzeba się położyć. Za blacharkę płaciłem. Tabletkami? Astma mi przeszła. Słuchaj, a niebezpieczne miejsce na budowie? Mnie to mówisz. Mnie to mówisz. Ile ja się już po budowach nachodziłem. Chociaż raz prawie się udało. Bo worek cementu spadł mi na głowę. Ale lufę! Pojeżdżałem i na dyskotekę i jak nie dam bramkarzowi w mordę! I co? Wpuścił mnie. No i w końcu idę do policjanta, daję mu ostatnie oszczędności, mówię mu tak. Kochaniki, masz spluwę? Zastrzel! Zastrzelił? Spałował. Nie ma tego ratownika. Ej, ludzie, jak to ma być bezpiecznie? Po prostu ludzie przychodzą się kąpać, a ratownik się nie wywiązuje się z obowiązków. Jak na tym świecie ma cokolwiek funkcjonować? Ja tego nie wiem. Ratowniku! Ja nie mogę. Ratownik. To wszystko bez sensu. No teraz się pojawi. A hulcaje! Mam was! Ja wam się potopię! Przychodzą mi tu od takiego do takiego się topić. Jakby nie można było normalnie z głodu umrzeć. A ja już kataru dostaję, nie mogę się z niego wyleczyć. Zaraz mi błona pławna między palcami wyrośnie. Żyć mi nie dają. Żyć albo nie żyć. Hamlet! To znowu ty? Jak ja cię nie lubię. My tu na spacer. Na spacer? A to co? Breloczki? Zaraz mi to wyrzucić. Nie do wody. To gdzie? Tam, gdzie zwykle. Na pryzmę. Ludzie, ja nie jestem taki zły, ale oni mi się tu ciągle topią. Nie dogodzisz. Jeden się chce topić, bo go dziewczyna rzuciła. Inny, bo się ożenił. Jeden, bo się nim nie interesują. Kolejny, bo zaczęli się interesować. A przecież można inaczej. O proszę, wycieczka nauczycieli z Chorzowa. Po ewaluacji przyszli, wchodzą na pomoc równo w rządku. Grupa zorganizowana. Panie Rodzinkowy, a gdzie my te kamery mamy wyrzucić? Tam, gdzie zawsze. Na pryzmę. Hamlet wie gdzie. Ale pryzmy nie ma. Jak to nie ma? To gdzie jest? Nie popatrz, o, skacze razem z wycieczką do wody. O kurczę. Kabaret na 3/4 wystawił 3 wieloaktowe przedstawienia. Balladynę według Jeremiego Przybory, Medeę moją sympatię, tego samego autora, oraz Love Władysława Sikory. Za chwilę obejrzymy fragment tego ostatniego przedstawienia, konkretnie jego początek. Akcję sztuki rozpoczyna królewskie obwieszczenie. Uwaga, uwaga, podaję specjalny komunikat. Poszukuje się męża dla królewny. Ktokolwiek wiedział o miejscu pobytu kawalera w wieku ślubnym, proszone jest o powiadomienie królewny lub najbliższej starej panny. Zgłoszenia będą przyjmowane drzwiami i oknami.
nieopodal zamku. Ale więcej niż 5 km od niego pojawiają się dwaj podróżni. Piękny książę i jego giełd. No i dotarliśmy do celu podróży. Przed nami zamek stoiczny. Trzeba, żebyś przyjrzał tego księcia należycie. Zobacz, koszula mi się kuje. Dobrze, że się nie drze, bo byś obłuk. Ale gdzie ja się z taką dziurą pokażę? Nie, tam zbroją się zakryję. A który to gatunek blany tej? Najpierwszy? Zbroja prosto z Paryża. Jakże wity? Bardzo do twarzy. Dajże lusterko. To ja? Nie, to ja. Niepodobny. Nie zagaduj mnie, panie, na tematy, co się nie znam. Ruszajmy lepiej. Królewna czeka. Spokojnie, spokojnie. Narzeczona nie zając, nie ucieknie. Właśnie. Tylko dlaczego ona ma takie zęby? Jakie zęby? No popatrz sam. Czego jej nie brakuje? Rzeczywiście niczego. Ani piegów, ani zeza, ani kurzajek. Nie powiesz, że ci się podoba. Żeby tak od razu podobać, to... Nie, ale w końcu ta twoja przyszła. Wiesz? Ja się nie chcę z nią żenić. Musisz, tato kazali. Wiem. Jestem zrozpaczony. Może cię jeszcze nie zechcę. Ale mam na to szansę. Za przystojny jesteś. Wysoki, blondyn, elegancki. Elegancki mówisz? A może bym tak umał twoje rzeczy? Nie! Nie szata szpeci człowieka. Brzydkim trzeba być. Ha! Ha! Ba! Ba? Który z nas dwóch jest ładniejszy? No ty, panie. To znaczy, że ty jesteś brzydszy. No. Zaraz sprawdzimy, jak ty reagujesz na moje rozkazy. Panie, oszczędź! Ubierzesz się w moje rzeczy i pójdziesz się oświadczyć. Nie, 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 nie. Jasne. Pójdziesz, oświadczysz się, dostaniesz kosza i wracamy. Nie, nie masz szans! W razie porażki nic mnie nie uratuje! Odwagi! Umrzeć za swojego pana to zaszczyt! Umrzeć to zaszczyt, bo żenić się to przesada! No i skończyło się, jak przewidywał Giermek. To on musiał zostać mężem księżniczki, tyle, że udało mu się zdać. A co z królewną? No cóż, specjal wizerunku wytłumaczyli królowej matce, że trzeba użyć innej strategii. Zgodnie z zasadą im toła trudniej osiągalny, tym bardziej pożądany. Zaproponowali, aby zamknąć królewnę w trudno dostępnej wieży. I niech szlachetni rycerze próbują ją uwolnić, a potem jakoś to będzie. Pomysł podobał się królowej. Z odległej ziemi nie było widać urody królewny i dlatego była sobie cegła, na niej cegła, na niej cegła, na tych trzech cegła, wyżej cegła i cegła, dalej cegła, na niej cegła, powyżej cegła na cegle, a w środku coś machała posteczką. Ratunku! Help! Hilfe! Pomożci! O, jakie mądre stworzenie, a jakie języki zna. Zna nawet takie, których ja nie rozumiem. Hej, co to za ręka wystaje z wieży? A co to za ręka wystaje z tej zbroi? Jam jest Bojko z sierocińca. A co ty robisz w tej zbroi? Ja tu mieszkam. A jestem skrzywdzona niewiasta. Help! Hilfe! Pomożci! Co ty się komisji zagranicznej spodziewasz? I tam. Komisji się nie spodziewam. A wołać tam wołam zagranicznie, bo lubię światowe życie. A co ty tam robisz w tej wieży? Jam tu nie wlazła. Jam tu przywleczona i zamurowana przez mamę królowę, bo prostego człowieka pokochała. A po co z prostymi ludźmi się zadajesz? Mało to garbatych na świecie. Nie trój. Lepiej byś tu przyszedł do mnie na pięterko i mnie uwolnił. O nie, nie, nie. Dla mnie ta wieża jest za wysoka.
Ja tam nie wlezę, bo nie umiem na sztorc chodzić, a też nie wskoczę, bo mam za ciężką du... Mój panie! Kurde, nie chciałem. Panie, ze swoich słów wnioskuję, żeś w wojsku służył. Zatem wysłuszny rozbieg i głową spróbuj mury skruszyć. A czy to mi na rozum nie zaszkodzi? A co tam rozum, gdy o honor idzie? A, honoru to ja mam dużo, to mi nie szkoda. A rozumu niewiele, więc i żal go. O Doroż, mój na Doroż! Czy przyjdzie mi się zestarzyć w tej wieży? Oj, nie płacz, proszę, nie płacz! Ja strasznie wrażliwy na łzy niewieście! A, to ja tym bardziej! O Doroż, moja Doroż! Przestań! Doroż, Doroż! Milcz! Przestań! Uwolnię cię! Niestety mam przy sobie kieszonkowe narzędzie do kruszenia murów. Cel, pal! Mury się kruszą. Mój wybawco, w nagrodę zostanę twoją żoną. Ja wiedziałem, że to prowokacja. Uwolnił się jednak chłopak. Masz szczęście, królewna trochę mniej. A postanawia zatem nieco zmienić strategię na odrobinę może bardziej nowoczesną. Jestem Ola, królewna. Mam złotą koronę, złoty pierścionek i 10 złotych. Czekam na propozycję. Matrymonialne propozycje. Patrzcie, jakie no, fajne krzesło! Który? Ja fajna jestem. Ty! Patrzcie, ale fajne! Co się gapicie? A co ty tutaj robisz? Czekam na propozycje. Matrymonialne propozycje. Z twoim wyglądem to zajęcie na kilka lat. Lepiej sobie usiąść. Dziękuję. Postoję. Ty tak lepiej, czy tak? Ale ty brzydka jesteś. Nieprawda! Jestem ładna, tylko zaczarowana. Ten, kto mnie odczaruje, będzie moim mężem. Chcesz być moim mężem? Nie, nie. Ale masz może jakieś swoje zdjęcie z etapu przedpaskudowego? Tak, tak. Hej, dajcie jakieś fotki. Mówię ci, taka ze mnie babka. Gdzie są jakieś zdjęcia? Ja chcę zobaczyć zdjęcia królewny. Daj mi jakiś telefon. Co? No, rzeczywiście ładna. Nie, to nie ja, to smok, ja tu jestem. To też ładna. A to jak mam cię odczarować? Musisz iść do krainy czarownic. Tam napotkasz czarownicę Martę. Choćbyś się zmęczył, nie możesz spocząć, musisz ją brać po pysku i krzyczeć: odczaruj królewnę, odczaruj! Jakże to kobietę, cytuję, prać po pysku? Koniec cytatu. A co dalej? A dalej to się zobaczy. Dobrze, a więc pędzę. Jeżeli nie wrócę za rok, to w ogóle nie wrócę. Wyregulujmy zegarki. U mnie jest 12. U mnie za 5. To poczekajmy 5 minut. Idź już, szkoda czasu. A więc w drogę. Kobieto, czy tu jest kraina czarownic? Tak. Czy ty nazywasz się czarownica Marta? Nie mi! Gdzie uciekasz? Tu. Ale ja muszę cię bić, bo inaczej nie odczaruję królewny. To nie królewna! To żaba! Oszustka matrymonialna znana w świecie płazów pod pseudonimem Zielona Ola. Podpuszcza naiwnych rycerzy, a oni mnie biją! Już mam śniaki na całym ciele. Pokazać ciało? Nie trzeba. Ale ty znasz się na czarach. I powiedz mi, jak odczarować królewny? A jeżeli nie? To ja zmienię twój wygląd, chociaż na czarach się nie znam. No dobra. Czary mary, tru, kurde felek. Benz, odczerwana. Nie użyj, nie rymowało się. Trutu, tuchu, żaba z drutu, kurde, flaszka, ładna babka. Może być? Nie.
takim razie masz magiczny napój z instrukcją. Ale pamiętaj, jeżeli wasze dzieci będą podobne do kijanek, to już nie moja wina. A więc dobrze, więc w drogę! Gdzie jesteś, moja piękna? Mnie wołasz? Tak. To dlaczego wołasz piękna? Faktycznie. Nie wykonałeś zadania, wciąż jestem brzydka. Ale mam taki magiczny napój. Wystarczy, że wypowiem zaklęcie i go wypiję. I no wtedy staniesz się piękna. Najpierw zaklęcie. Zdrowie pięknych pań. Piję. No? Zaczynasz mi się podobać. To chyba działa. To weźmy ślub. Więc dobrze. Czy ty chcesz pojąć mnie za żonę? Tak. Czy ja chcę pojąć ciebie za żonę? Tak. Czy pojęliście, do czego prowadzi alkohol? No, tym razem chyba się powiodło. Chociaż królewicz będzie potrzebował stałą dostawę eliksiru. Jak państwo widzą, władcy nie mieli łatwo z zabezpieczeniem przyszłości matrymonialnej potomstwa. W następnej scence obejrzą państwo inną taktykę zdobywania kandydata na męża, chociaż również zgodnie z cytowaną dewizą, im coś trudniej dostać, to na pewno jest bardziej wartościowe. Dość często stosowanym sposobem był sposób na smoka. Trzeba było zabić smoka, aby dostać rękę księżniczki. Rycerze dali się na to nabierać. Dlatego też chyba powstało powiedzenie zakute łby. Przeciwstawiając temu spryt prostego ludu, tworząc określenie na chłopski rozum. Chociaż bywały wyjątki, zwłaszcza gdy prosty człowiek był trochę przygłuchały. Jak ja nie lubię niedziel. No bo niech mi ktoś powie, niech mi ktoś mądry powie, dlaczego wszystkie bale w całym królestwie zawsze organizowane są w sobotę. Później w niedzielę to mi tak łeb na napadowe bóle głowy ma. Jeszcze na niedzielę na audiencję, a to rycerz przyjdzie i marudzi. Koń mi ucieka pod kuty, był to szkoda. Albo jakiś biedak przyjdzie i biadoli. No piekłem kiełbasę z siostrą, piekłem, ale kij złamała, jo! Dlatego niedziel mi nawet najbardziej. Miłościwa pani, przybył Wilhelm z Zarzecza. Ładne mają takie panie tutaj. O! Dzień dobry. Proszę, witam jaśnie panią. Słucham? Witam jaśnie panią. Ale ja też witam. Wyglądasz mi bardziej na wszystkiego głupka niż na rycerza. No bo ja to się nieco w kolejkę wepchłem. Jakże to w kolejkę wepchłem? No bo szedł to taki przede mną taki rycerz, co mu się zbroja w kolanach nie zgina. No to że po tego z tych schodów ten... Zaraz. Więc nie jesteś Wilhelmem z Zarzecza? Nie, ja nie jestem Maciej. Maciej? A skąd? Z Zadupia! Trudno, Macieju. Jak już tu przylazłeś, wiadol. No, bo kiedy to mówili, że... Kiedy to królowa mówiła, że kto smoka ubije, ten dostaje nagrody. No to ja po te nagrody. 150 rycerzy próbowało zabić smoka, a tu przychodzi jakiś Maciej skądś tam i mówi, że po czwarę ubił. A nie, ale ja nie, że dla nagród czy coś, nie. Bo ten smok to mnie zdenerwował. Macieju, mnie 28 lat smok denerwuje. Łeb mi dzisiaj pęka jak nie wiem, ale jak się będziesz streszczał, to i twoje opowieści wysłucham. No, a co tu dużo opowiadać? Twardy poszedłem do koszyka w lesie nazbierać. O, i cała historia. Przepraszam bardzo, a smok?
A nie żyje. No nie żyje, nie żyje, ale... No, no, bo jakżebym poszedł do tego lasu smardzę nazbierać, to smardzę do koszyka zbieram. Zbieram do koszyka smardzę zbieram. Pół koszyka smardzę nazbierałem, pół koszyka. Nie zbieram to smardzę do koszyka zbieram. Jakby nagle coś nie kuje w stopę. Myślę sobie, pewnie żmija ucięła. Ale nie! Ale nie! Nie! Myślę sobie, taki ból to pewnie co większego. Smok! A co smok? No smok cię w nogę ugryzł. A nie, tam smok! Gdzie tam smok? Ugryzł? Ty kiedy smoka widziała? To nie smok! Ja smok wcale nie widziała. Dopiero jakżem zbierał te smardze w lesie, zbieram te smardze do koszyka, zbieram. Cały koszyk smardzy nazbierałem, no cały koszyk. I dopiero jakbym wrócił do chałupy, no to gdzieś te smardze trzeba schować w ziemiance, żeby to na zimę było. No bo ta zima to niby poszła, ale ta gadzina to zaraz wróci i żeby było co jeść. No to wołam syna. Syna mam. Gratuluję. Antek. Ładnie. No, Antek. A głupi! Panie, jak on głupi, ale to po matce. A silny, taki chłopak silny. Ludzie go dają w kowalu, ale ludzie to głupi to gadają. No więc wołam tego syna Antka. Syna wołam. Antek! Antek! Aha, na to. No i... No, no i mówię do tego Antka, żeby mi tych smardzy w koszyku pilnował, bo to dziadek kosztą zakała rodziny, żeby mi dziadek smardzy z koszyka nie podbierał. No więc ledwo wchodzę do chałupy, i już słyszę takie chrum, chrum, mlask, mlask. Myślę sobie, no nic, jak już mi dziadek podbiera smardzy z koszyka. Ale patrzę, a tam dziadek z kozikiem i badylem i takiego dzyndzelka się struga. Nie, no Macieju, ja prosiłam. No więc wybiegam przed chałupę, patrzę, a tam smok! Smok, panie, taki smok, normalnie, what the doesn't. I to ma jedną nogę, tu ma drugą, tu ma jedną głowę, drugą, trzecią. Jedną głową Antka mi przestrasza, a dwie następne smardy mi z koszyka wpieprzają. Dość. Dość, Macieju. Od tej pory krótko i na temat. Jak zabiłeś smoka? Moje chcący. Chcący? No bo to jak ten smok zeżarł wszystkie moje smardy z koszyka, to mu się pizza chciało, bo smardek to strasznie suszy. No i poszedł na rzeczkę napić się wody. Napić się wody? My pijemy wodę. A, no można też tak. No i poszedł ten smok nad rzeczkę, no i on te głowy tak BUL! I pił. I pił! I pił! I pił! I pił, nie pękł. No właśnie nie pękł. No właśnie nie pękł. No i ja sobie myślę, no nie dość, że mi moje wszystkie smardze na zimę zeżar, to jeszcze mi wodę z rzeczki wypije. No to żem się na niego zdenerwował. No i wziąłem zamach i go kopłem pośladki. I smok wpadł do wody. Ale nie sam. Jak to nie sam? No bo jak ja żem go kopnął w te pośladki, to mi noga obrzęzła. Noga obrzęzła gdzie? W pośladkach. O, fu! Nie, chcę słuchać dalej, nie. No i wpadam razem z tym smokiem do rzeki i myślę sobie, zginę! Umrę! Ja nie chcę umierać! Ja jeszcze młody jestem, jeszcze nie pora umierać, prawda? Ja nie chcę umierać! Ale nie! Ale nie! Patrzę, a tam Antek, brzytwę dziadka, oszpoda gała rodziny. Brzytwę dziadka mi podaje. No normalnie tego paskustwa bym się nigdy nie chwycił. Ale akurat do nocy byłem, na co złapałem. Dobrze, Macieju, ale jak zginął smok? No to przecież opowiadam, jak zginął, no. No wszyscy we wsi wiedzą. No wszyscy we wsi wiedzą.
Ja wiem. Antek wie. Dziadek oszczędza kała rodziny. Ale wie. Ale zapomina. Ale wie. No wszyscy we wsi wiedzą, że rzeczka jest płyczka i nijak na główkę nie da się do niej wskoczyć. No a że smok miał trzy... No to potrójnie jakich szans nie miał. No i dopiero teraz rozumiem, Macieju. Ty jesteś wielkim wojem. Kim? Wojem. 150 rycerzy próbowało zabić smoka i dopiero tobie się to udało. Macieju, o tobie będą pieśni śpiewać. A nie, nie, ja to pieśni nie lubię. Nie? Nie, 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 bo łażą tacy po wsi pod oknami, pod dom przychodzą i śpiewają wrzeszczą. Nie, nie, ja to nie lubię. No, to ja, żem wolał po tej nagrody, co królowa obiecała, że nagrody będą nagrody. Macieju, za taki czyn dostaniesz, co zechcesz. O, i przychodzi taki i czyta. Kto ubije poczwarę, dostanie rentę królewny. Rękę. Na co mnie ręka, pani, na co mnie ręka? No, jakby to żniwa były, no to każda ręka w polu się przyda. Ale teraz... Macieju, ty ciągle nic nie rozumiesz? Dostaniesz rękę królewny. Inaczej mówiąc, dostaniesz królewny za żonę. Tak to zamiana. Królewne za żonę. To ja bym się nigdy w życiu nie spodziewał, że tak korzystnie mi się starą uda zamienić. A bo widzisz, Macieju, nasz kraj podobny do innych krajów. Trzeba naprawdę kogoś wielkiego w cztery litery kopnąć, żeby się los do ciebie uśmiechnął. A to kogo ja mam jeszcze kopnąć, żeby dziadka wymienić? O! Na razie pokazaliśmy problemy matrymonialne, pojawiające się wtedy, kiedy potomstwo jest rodzaju żeńskiego. Nieco inne, choć podobne, można napotkać, kiedy potomkiem jest chłopiec. Teraz przed Państwem odrobinę sparafrazowana wersja bajki o królewnie na ziarnku grochu, chociaż poddanym grochowemu testowi będzie królewicz. Występują Herod mama, notorycznie w złym humorze, królewicz Ferdek o niestandardowej inteligencji, księżniczka z kryształowego wzgórza, nagły gość w zamku. Miejsce akcji? Zamek. Czas? XV wiek. Z przerwami. Królowa panująca na zamku była dobra. Naprawdę. Tyle, że miała głupiego syna i czasami bywała w złym humorze. No dobra, nigdy nie była w dobrym humorze. Tym razem była wściekła. Więc postanowiła zawołać syna. Nie wołać! Co? Milcz, bo cię chłostać każe! Za co, mamo? Za co? Za to, że żony nie masz! A nie mam? Nie masz. A dlaczego? Fredek, nie chciałam ci tego mówić. No ale teraz ci powiem. Bo jesteś idiotą! To... niedobrze. Co? Niedobrze! A ja myślę... Ale prosiłam, nie oszukuj matki. Mamo, nie krzycz. Głowa mnie boli. Fredek, głowa. Przecież ciebie może boleć noga, brzuch. No ale nie głowa. A może? Fredek, powiedz mi, ile ty widzisz palców? Tyle? Idź się utop. Nie, nie idź, no przecież tak się nie utopisz, głowa cię trzyma na powierzchni. Mamo, czego ty chcesz? Fredek, jesteś następcą tronu, a nie umiesz dodawać, odejmować, mnożyć, pisać, czytać, wysłowić się. Dlatego jesteś brzydki. No, w zasadzie to jesteś bardzo wszechstronny. Ale Fredek, popatrz na siebie, czy tak wygląda królewicz z bajki? No nie wiem. Postanowiłam. Albo twoja głupota, albo ja. Chodź tu, będę głupoty z ciebie wypędzać.
No ale nie przy ludziach. Tam, ptaszek, ptaszek. No przecież jakby nie bolało, to bym nie biła. Ja się pocę, zakwasy mi się robią. Proszę o przerwę. Mimo starań matki, Fredek wyrósł na fajtłapę i wszystko inne na faj. Fredek, że nie masz żony, wiem. Że jesteś dumniem, wiem. Ja już mam wątpliwości co do twojego ojca. Czy on pochodził z królewskiego rodu? No przecież wszyscy dotąd w rodzinie normalni, tak? Wujek normalny, dziadek normalny, pradziadek nienormalny, no ale to przynajmniej wariant był. Muszę sprawdzić, czy jesteś prawdziwym królewiczem. Położę ci na ziarnku grochu. Jak ci będzie niewygodnie, to też królewicz. No, i jak ci? Strasznie. Tak mi wgniotło w plecy, że mi na brzuchu wybiło ten groszek. Zostaw to, Pępek. Ale i tak gniecie mnie. To leż, masz szansę. Fredek leży na grobu. Fredek, boli. Boli, proszę pana. Mówi się o tym, że Fredka boli, zbiegły się królewny z okolicy. No. Przynajmniej jedna. Fredek, czy znasz księżniczkę z kryształowego wzgórza? Czy to ty? To nie znam. A co robisz? Ugniatam warzywko. To jesteś prawdziwym królewiczem. Ożeń się ze mną, co? Mamo! Jakaś baba w koronie przyszła. Ożenić się? Fredek, szef się! Koniec, koniec, no i koniec, no i koniec. Stój! Stój! Tyle lat na to czekałaś. Przedłużmy tę chwilę szczęścia. Kocham cię, mamo. Ja cię kocham, synu. Fredek, ja też cię kocham. No ja kocham ciebie. Następuje spotka na szczęścia. Nie mogę. Zdaniem wystarczy już tych bajkowych zmagań z losem i pora przybliżyć się do współczesności. Pierwsze zbliżenie będzie odpowiedzią na postawione już dzisiaj pytanie, do czego prowadzi alkohol. Odpowiedzią na nie będzie monolog z repertuaru śmiertelnego kabaretu Dudek 12 butelek. Miałem w domu 12 butelek jałowcówki. Żona poleciła mi zawartość wszystkich, bez wyjątku butelek, dać do zlewu. Postanowiłem spełnić życzenie żony. Dlatego odkorkowałem pierwszą z brzegu butelkę i wylałem całą jej zawartość do zlewu z wyjątkiem jednej szklaneczki, którą sobie wypiłem. Następnie odkorkowałem drugą butelkę i postąpiłem tak samo, to znaczy wylałem całą zawartość do zlewu z wyjątkiem jednej szklaneczki, którą sobie wypiłem. Następnie odkorkowałem trzecią flaszkę, wypiłem jedną szklaneczkę i wylałem butelkę do flaszeczki. Następnie odkorkowałem czwartą i upiwszy z niej nieco, wylałem butelkę do szklaneczki. Po czym wyciągnąłem butelkę z kolejnego korka, wypiłem jedną szklaneczkę i wylałem resztę w siebie. Po czym wyciągnąłem zlew z następnego korka, wziąłem zlew z następnego korka i wylałem butelkę sobie do gardła. Po czym wyciągnąłem z gardła następną butelkę i wylałem całą zawartość do zlewu z wyjątkiem jednej szklaneczki, którą sobie wypiłem. I wyciągnąłem zlew
z następnego korka wylałem zlew do butelki i wypiłem korek. Kiedy opróżniłem je wreszcie wszystkie, zatrzymałem jedną ręką dom i porachowałem butelki, których było 24. Kiedy przejeżdżałem ponownie, porachowałem je znowu i okazało się, że było ich 72. Wreszcie, kiedy nadjechały domy, porachowałem je także. Wreszcie, kiedy miałem już porachowane wszystkie butelki i wszystkie domy, przystąpiłem do zmywania. Wywróciłem więc każdą z butelek na lewą stronę. Opłukałem i wytarłem do sucha. Po czym udałem się do drugiego pokoju i opowiedziałem o wszystkim mojej drugiej połowie. Ludzie! Mam najżońszą milusię na świecie. Dokonując powiązania między bajką a rzeczywistością, dokonaliśmy, naszym zdaniem, może odrobinę zbyt karkołomnego skoku, żeby chociaż troszkę złagodzić jego skutki, a spróbujemy delikatnie powiązać rzeczywistość z literacką fikcją. Za chwilę pojawi się postać, która, chociaż jak najbardziej fikcyjna, ma w Londynie przy ulicy Baker Street 221B swoje własne muzeum. Przed państwem geniusz kryminologii Sherlock Holmes. Gdy w Londynie rozprzestrzeniła się przestępczość, a za co drugim rogiem czyhał bandyta, to za co pierwszym rogiem czyhał Sherlock Holmes wraz ze swoim dzielnym przyjacielem, doktorem Watsonem. Właśnie ujrzymy, kiedy przygotowują się do rozwiązania kolejnej kryminalnej zagadki. Chodź, Watsonie, chodź, chodź, nie pytaj, nie pytaj. Czuję kolejną zagadkę kryminalną. Chodź, nie pytaj, nie pytaj! I właśnie tak biegali do Holmes z Watsonem, a Holmes rozwiązywał te swoje kryminalne zagadki. Chodź, Watsonie, chodź, 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 chodź. Czuję nową przygodę kryminalną. Chodź, nie pytaj, nie pytaj! Holmesie, tam nic nie było. A wiesz, jak mnie to boli? Nie rusza się, Watsonie. Wszystko widziałem. Każdy szczegół. Ja też. Nie. Nie. Ty nie. Dobrze? Dobrze. A więc co tu się stało? Och, Watsonie. Była tu męska napaść. Spadam policję. Sam zbadam. Damski trup. Uderzony. Czy już to wiesz? No wiesz, stoję sobie spokojnie z kolegą, a tutaj nagle drab jakiś wpada i bije drągiem w damski podmiot. Zostawia jej torebkę i zostawia ją w samotności. Tak nie można. Biedaczka nikogo już teraz nie ma. Kim mógłby być ten drab? Bez tego nie ujedziemy. Chul, się działaj. Przecież ten drab zostawił... Ten drab zostawił drąg na miejscu zbrodni. Tak jest. To wezmę go i obejrzę go. O! Dedukuję, że drab pochodzi z biednej rodziny. Narzędzie zbrodni wykonał z tektury. Z tektury? Dużo jeszcze żyje. Nie, Watsonie, nie psuj, że wszystkie... Już się rusza. Panowie, twój ten drab nie podmiotnił. Nie, my wiemy, niech się kobieta nie wymądrze. Jak ja rozwiązywałem te zbrodnie, to pani jeszcze leżała. Bo to jest Holmes, proszę pani. I co, wiadomość coś?
No bo jedno szło fajnie, a jak już trochę wiedziałem, to pani się zaczęła ruszać i... Halo, kolego Damie, mam pytanie. Czekaj, ja zapytam. A po co pan wrócił? Co to pan, domu nie ma? Wróciłem, bo w torebce nic ciekawego. Same jakieś babskie malowidła. Stwierdziłem, oddam, niech się maluje. Będzie ładniejsza. No właśnie. Pozostaje nam tylko dowiedzieć się, jak się nazywa drab. Jan. Coś mi mówi, że Jan. No tak. Patrz. Jan. Dedukuję, że jeżeli Jan, to zapewne Janka. O mój Boże, ten Janka? No tak. A taki niepodobny jakiś. No niech się pani nie czepia. Nie można być podobnym do każdego. Czytywało się książki i przygody Sherlocka Holmesa na każdy pokój. Podobnie jak przygody Winnetu i innych indiańskich bohaterów. Postanowiliśmy trochę te postacie przybliżyć młodym ludziom i dlatego przed chwilą na scenie pojawił się słynny detektyw. Postacie szlachetnych Indian też niestety przechodzą powoli do ramów. I żeby ten proces jeszcze bardziej spowolnić, przedstawimy historię indiańską. Występują Wódz Wielki, naczelnik wojsk indiańskich, wódz mały, już właściwie nie wódz, tchórzliwy bizon, wojownik przynoszący wstyd i nowe wiadomości, szalony pączek, squaw, Joe, bardzo blada twarz oraz syrena, tym razem alarmowa. Indianie, jak to Indianie, siedzą przy ognisku z popielniczki i śpiewają partyzanckie piosenki. Blade twarze znów zabierają nam ziemię. Ja twoją mam przy sobie. Tylu nasze podeszło. Złamana strzała. Dyczący bawu. Milczący bawu. Winę tu. Przecież on na pewno nie żyje. Wodu, dostałem list od mojej squaw. Pokaż. No nie, to jest błąd fotograficzny. Nie szkodzi. Nie umiem czytać. Alarm! Zbliżają się w prawe twarze! Przed świtem nie zdążysz! Za mną! Ujrzałem pierwszy siwy głos na twojej skroni. Szalony buczku! Co? I love you. Dziękuję, ale nie czas teraz na miłość. Sorry. Czy jest wódz? Nie ma. Mam dla niego wiadomość. Zostawię tą wiadomość. Mam dla wodza wiadomość. To przeczytaj, bo ja mam okulary tylko do skalpowania. Nic ważnego nie zaszło. Wodzu! Na horyzoncie widzę bitwę! Ten z krzywym nosem to złamana strzała? Nie! To Ulrich von Jungingen! Jak Ulrich, nie ma to bitwa! Wodzu! Widziałem kowboja! Gdzie? Tam! 1000 kroków stąd! No to idziemy! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
love you. Dziękuję, ale niech czas teraz na miłość. Sorry. Co tu trzyma w ręce? Przyrząd do skalpowania łysych! Wodzu, łapałem języka! To musisz jeszcze złapać resztę! To nam na razie niewiele mówi! Poczta! Blade twarze wpalili naszą wioskę! A to mokasyny! My też im coś spalimy, chodź! Szanowny Pączku! Co? I love you! Spaliliście mi numer! Sorry! Powiedziałaś, że jak pan wyskoczył, to drobniaki wypadły. Ja wlazłem, ten rzucił, mnie przybiło do ziemi i się godzinę nie mogę ruszyć, bo wyniki mierzyli, a się miarka zaczęła. Nie, a to są twoje praktyki weterynaryjne. O, to ja, młody i krowa. No, bardzo ładne mieliście te krówki. Krowa jak krowa. Ale Bogdan, gdzie ty tu masz prawą rękę? Przypatrz się dobrze, tam dużego wyboru nie ma. Gdzie? 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 No to praktyki, nie teoria. Już nigdy mnie nie dotkniesz. Prawda? Dałoby się tak? Oj, zobaczysz, zaraz się pokłócimy. Ojej. O. O, nasz ślub. No, przykre wydarzenie.
Jakież to jest piękne zdjęcie. Zobacz, idziemy sobie tak razem do ołtarza. Lena, przestań. Przestań. Zobacz, jaki to byłeś szczuplutki. Teraz gdybyśmy mieli iść, to by musieli łapki porozsuwać. Teraz tam w ogóle nie lazą. Oj, już jest ty, Bogdan, już jest źle. O, a to moja klasa z podstawówki. Tak? Widzisz, mieliśmy tu w klasie jednego murzyna. Nie. No. A który to? Ten czerwony z kolejka. Faktycznie. Ale czad. A tu patrz, patrz. Byliśmy na rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem. A pamiętasz, jak była wtedy ulewa? Tak, ulewa. 2000 ludzi w zbrojach, żelazne dzidy, żeliwne tarcze i tylko we mnie wtedy piorun wyżnął. Czad. Wtedy wstrzymałem. Faktycznie. Kąpię łaskę wtedy to ci na amen spaliło. Dziękuję za takiego grilla. No. O, o, twoi bracia, dwa debile. To! Ty Bogdan, ja wiem, kiedy to zdjęcie było zrobione. Ja też wiem. To było tuż po tym straszliwym wypadku, który mieliście na motorze. A debilom nic. Mieli wjechać bramą, a wjechali furtką. Złote chłopaki. Tylko widziałem, jak słupek na mnie zapieprza. Przez chwilę nic nie widzę i dopiero potem... O, tu masz! Zobacz. Dwa uśmiechnięte debile się nade mną pochylają. Lepiej popatrz, kto tu jest taki przystojny. No kto? Mój narzeczony jest teraz dyrektorem. Coś ty. Wiesz, że gdybym za niego wyszła, to bym była panią dyrektorową? Irena. Irena, on został dyrektorem, musisz się nie pożywać. Tak? A nie wiesz, skąd ty to możesz wiedzieć? Skąd ja to wiem? To przecież jasne. A ja zostałem? Nie zostałem. Nie zostałem i nie zostanę. Swoje opinie w miarę bez konsekwencji. Nie jest tak zawsze, szczególnie gdy kobieta ma wyjątkową osobowość. Muzyka jest bardzo ważna. Kamień, żeby tutaj usiąść na tym krzesełku dziubasku? Co ty myślisz, że ja nie widzę tego kątem oka? Co ty myślisz, że ja nie mam kąta oka? Ale jak chciałam usiąść? Ale dziubasku, jak to chciałam usiąść? Chyba jakieś zasady w życiu masz, prawda? No, ja mam zasady, ja się do nich stosuję, według nich żyję, a ty jak tak nie masz tych zasad, według nich nie żyjesz, to wiesz, dziubas, ty jesteś po prostu, no, facet bez zasad. Ale ja muszę gdzieś siedzieć. Dziubas, ale gdzie to jest napisane, że ty musisz siedzieć? Odpowiedz mi szczerze na to pytanie, dziubas. Gdzie to jest napisane, że ty musisz siedzieć? No gdzie? No, w zasadzie to nigdzie. No to w zasadzie nie będziesz siedział. No to jest ależ truskaweczko. Ale weź mi, nie podjeżdż, to jest truskaweczko. Mi się już dawno przestała budować taksówka. Pączuszku. Dziubas, nie obrażaj mnie, bo wiesz. Nie, w ogóle nie masz zasad. W ogóle. Nie wiesz, czego kobieta potrzebuje, jakie ma aspiracje. Nie, ciebie to w ogóle nie interesuje, czy ja do czegoś dążę. W ogóle. Dziubas? I widzę, co ty chcesz zrobić. Dziubas, normalnie sadzasz zad na krześle. No czyś ty oszalał? Nie. Raz podnosimy. Nie, dziubas. Ale ja chciałem ci coś zagrać, specjalnie dla ciebie. O, to miłe, dziubas, no. To bardzo miłe. No stojąco też można. Co będziesz grał, kochanie? To coś tak od serca, tak żebyś zrozumiała. A, graj co chcesz. Boże, stop, dziubas. Co to miało być? No co ty chciałeś wszystkim dowodnić, że co? Że drzemie w tobie niedźwiedź? Dziubas, proszę, nie ośmieszaj się. Przecież każdy wie, że drzemie w tobie mały miś.
małym i z mokrym noskiem. Mufarm Wizora zaś jak wdała i taki mokry nosek, i takie brzunio spuchło, tak po mieszkaniu krąży. Dziubas. No chyba to jest oczywiste. Każda panna już od rana tęsknie patrzy na Bogdana. A gdzie jest impreza? O matko, nie, bardzo cię proszę, tutaj nie bym tutaj młody człowieku z balonami, podejdź bliżej, bo chciałabym ci tak wyklarować kilka rzeczy, no bo mam takie wrażenie, że nie masz zasad, prawda? Ja nie wiem, no wtargłeś tutaj do czyjegoś mieszkania, powiem nawet, że wtargujesz, ha, nawet wtargiwujesz, no i burzysz ten ładny harmonię, burzysz. Nie, nie. Ja mam swoją tutaj intymność. Dziubas też ma swoją intymność. Razem mamy swoją intymność. A ty normalnie tutaj się ładujesz do czyjegoś mieszkania. Nie. Wycofaj swoje szkiwki i dostaj się z tego mieszkania. Przepraszam. Małżonka? I uleciało. Idź jak ono uleciało. Normalnie oszaleć można. Facet targuje do mojego mieszkania, no nie, 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 po prostu to jest straszne, Dziubas, no to jest straszne, co się dzieje w dzisiejszych czasach. Dziubas, co ty robisz? Czyś ty oszalał? Nie po to tutaj składą tą filiżankę moją kochaną, żebyś teraz nią ruszał, tak? Dziubas, co ty robisz? Co się dzisiaj z tobą dzieje? Pić chcę. Dziubas, siedzieć chcę, pić chcę, nie za dużo funkcji życiowych? Dziubas, jak tak dalej pójdzie, to ty zażądasz powietrza. Ale ja przecież muszę pić. Kto ci powiedział, że ty musisz pić? Idę spać. Przyjdziesz? No i właśnie to jest to. No i właśnie to jest ta sprawa, o której ja mówiłam. To jest właśnie to. Dziubas, ja już chciałam to powiedzieć, tak? Ja to chciałam powiedzieć. Ale nie, ty się wpychasz i przedstawiasz tylko swój niezależny autorski pomysł. Nie, Dziubas, to jest łamanie zasad. Musimy w końcu ustalić, kto w naszym domu jest głową rodziny. Dziubas, ty jesteś głową tej rodziny. Ja wiedziałam, że ty się głupio spojrzysz. Ja normalnie wiedziałam, że ty się tak głupio spojrzysz. Dziubas, jesteś głową tej rodziny od 35 lat i wciąż nie dajesz rady. Już wiemy, co nas najbardziej absorbuje w życiu. Rodzina. No i oczywiście zdrowie. A w związku z tym służba zdrowia. Na koniec dwa pouczające przykłady na to, że aby się leczyć, trzeba mieć końskie zdrowie. Wiem, że porwać mi trzustkę, nie żołądek. Ja trzustkę, a wątrobę. Wątrobę? Taką małą? To chyba kurzą. Siostro, zobudź się na obiad. Wątróbka drobiowa. O cholera, jednak byliśmy żołądek. Ale jak to się mogło stać? Może sanitariusze położyli go plecami do góry? Chyba nogami na przodu! Dobra, ale to co myśmy tu wycięli? Siostro, proszę przynieść to, co wydzieliśmy pacjentowi. Niestety, kot już to porwał. Mruczu! A to była burcia! No pamiętacie, jak znowu uciekał? Nie mógł ciągnąć. Panowie, poczekajcie, czeka rodzina pacjenta. Chcą się czegoś dowiedzieć. No właśnie, krewnicie kasy. To idzie. Dobra, rozumiem. 3, 4. No nie znowu ja! Dobra. Siostro, proszę ten fartuch. Bo i fajnie! Przepraszam, że operacja się udała. Tak po prawdzie to nie, ale proszę nie porzucać nadziei, robimy wszystko co w ludzkiej mocy. Mocy? Mocy! Przybywaj! Za czekoladki dziękujemy, za kwiatki dziękujemy, a teraz bombok sam poszczuje. Kwiatki dla siostry, proszę bardzo, a czekoladki dla sieroty. Ja mam dziecko, to taka sierotka, nie? No dobra. Panowie, pod drzwiami pacjent stał, podsłuchiwał pewnie. Spiegunio! Panowie, trochę powagi.
Tak, więc jeszcze żyje. Co tu się stało? Jak to co się stało? Nie dokończyliście operacji, przecież nie będę tak z kwałkami na wierzchu chodził. No byśmy jeszcze flaki położyli. Proszę, proszę Państwa, szybkie koncerty. Ja mówię. No to nie mogę, jak się tak patrzy, to powiedz. Niech Pan teraz ściśnie tutaj. Teraz tutaj. I przyjdzie jutro. Raz, nieźle. Tylko, że szkoda, że gipsu brakło. No, brakło, bo pan za dużo napaćkał. Wylosowałem. Na tu zawsze potrzebna więcej. Lubię gipsować. No. Pani kawałek to był najładniejszy. No, talent tak z nogi krasna wyczarować, to... A kto miał głowę? Ja, a co? A zostawia pani osób do oddychania? No, za kogo mnie pani ma? Cholera. Gdzie jest głowa? No i jak gdzie? Od okna. Nie, od drzwi. Jak go kładliśmy, to też było od okna. No tak, ale spadłam parę razy, więc to się mogło zmienić. Dobra, na wszelki wypadek zrobię otwory z obu stron. Na nogę mi spadł ham jeden. A pan musiał nim tak szastać? Przylepił się do stołu, no to chciałem go podważyć, zastosowałem dźwignię i... I tak pacjent poleciał w górę, że nam stuł świetlówkę. Będziesz płacić. Już wiem, co miał złamane. Co? Kciuka. Kciuka gipsowane? Tak, ja gipsowałam. Całe szczęście, robota nie poszła na marne. Ale wiecie co, ja mam taką refleksję. Cztery worki gipsu na kciuka. To dużo, nie? Ja myślę, że nie ma co żałować. Stworzyliśmy dzieło. Być może sztuki? Można go wysłać jakieś w binale? Za miesiąc jest binale sztuki nowoczesnej. No ale jak go nazwiemy? Ja wiem! Obrona Stalingradu! A może biały parowóz? Lepiej, ale tak... Wiem, karambol! Dobra. Niech pani powie pacjentowi, że jedzie na binale. Tak. Nie ma go! Jak to? Zwiał? W gipsie? Nie, gips został. No pusty. Jest pani pewna? No tak. Wróciłam do środka kamyczka i usłyszałam echo. Zwiał, cwanie przez otwór. Za mały. Szanowna pani. Strachu to nie takie rzeczy, człowieku.